Pies z mandatem za zbyt szybką jazdę samochodem, hodowla krów na 5. piętrze w bloku i limity na papier toaletowy w poznańskim teatrze, ślub w McDonaldzie i wiele, wiele więcej, tak też zapraszam już do oglądania dzisiejszego wydania DAFAK News. Jakiś czas temu, no dobra, już ponad 2 lata temu informowaliśmy Państwa o pewnym bydgoszczaninie, który postanowił hodować na swoim balkonie świnie. A teraz pewien Chińczyk postanowił wziąć z niego przykład i pójść o krok dalej, bo trzymał na swoim balkonie nie jedną, nie 5, a aż 7 krów. No, jeżeli to nie jest najlepsze zaświadczenie dla solidnego dewelopera tego bloku, to nie wiem co nim jest. W każdym razie było to wynikiem przeniesienia się z terenów wiejskich do miasta, przy czym rolnik nie był w stanie rozstać się ze swoim bydłem. Tak też oczywiście wiadomo, mógł zrobić tylko jedno, zabrał je ze sobą do nowego mieszkania. Jednak sielanka nie trwała zbyt długo, bo sąsiedzi zaczęli szybko skarżyć się na dość głośne muczenie i niezbyt przyjemny zapach docierający z mieszkania obok. Tak też po licznych skargach zostały stamtąd usunięte, jednak rolnik się nie poddał i próbował ponownie przemycić je do mieszkania. Jak pokryło mu przemycić 7 krów na 5. piętro w bloku? Nie mam zielonego pojęcia, ale koleś jest dobry. Niezbyt dobry w swoim fachu był za to pewien złodziej i napastnik w USA. Całą historię przybliżyła w telewizji mieszkanka Indianapolis Amber Bowne. Wracając do domu została zaatakowana przez złodzieja, który celował do niej z broni palnej. Oddała mu całą zawartość portfela, jednak na tym żądania się nie skończyły. Napastnikiem był niejaki Damien Boyce. Skąd wiadomo? Ano bo zażądał, aby poszkodowana dodała go do znajomych na Facebooku. Po czym otrzymywała od niego flirtujące wiadomości typu: słuchaj, wiesz, że zwrócę ci pieniądze, to świetny sposób na poznanie kogoś, jesteś zbyt ładna, by dać się okraść. Jak się jednak okazało, Amber była mężatką, a mężczyzna został bez problemu zatrzymany przez funkcjonariuszy. Ale co ważniejsze, zatrzymane zostało także zużycie papieru w jednym z poznańskich teatrów. Do jego pracowników trafił niedawno mail od koordynatora do spraw administracyjnych i można było w nim przeczytać m.in. o nadmiernym i nieuzasadnionym zużyciu środków higienicznych na wszystkich piętrach. W związku z tym podjęto decyzję o wprowadzeniu limitu, w którym to pracownicy otrzymują jedną rolkę papieru na tydzień pracy. Dyrektorka instytucji potwierdziła te rewelacje i dodała, że limit wprowadzono zaraz po tym, jak w teatrze doszło do kradzieży 26 rolek papieru, co jest o dziwo jeszcze dziwniejszą informacją. Dodatkowo, jakby tego było mało, do pracowników trafiła też informacja o tym, że pierwsza przerwa na posiłek przysługuje im dopiero po 6 godzinach od rozpoczęcia pracy. No i ma to jakiś logiczny sens, w końcu jak pracownicy będą mniej jeść, to będą i rzadziej schodzić do toalety. Ale spoko, Poznań, nam w Bydgoszczy zabierają czajniki z komisariatów, także wiemy co czujecie. Wiemy też, że szokujące doniesienia z Wrocławia nie robią już na nikim zbytnio wrażenia, także szybki news. Na A4 pod Wrocławiem doszło do wypadku, w wyniku czego jeden z pasów został całkowicie zalany fekaliami. No, także ten... Zalane za to parawanami i ręcznikami są co roku polskie plaże, gdzie to już o świcie można zobaczyć pierwszych śmiałków rezerwujących swoje własne skrawki ziemi. Jak się okazuje, Chorwacja ma podobny problem, jednak tam w końcu postanowiono coś z tym zrobić. Póki co mowa jedynie o gminie Beska na jednej z chorwackich wysp, ale jest to dobry początek. Od teraz za zostawienie ręcznika na leżaku w celu jego nieoficjalnej rezerwacji śmiałkom będzie groziło 200 euro mandatu. Na nasze jest to jakieś 900 zł, czyli mniej więcej wartość 2 obiadów w Łebie. Co prawda nie o miejsce, ale między sobą pokłócili się też turyści na Giewoncie. No cóż, jak widać, bezpiecznie nie można czuć się nie tylko nad morzem, ale i na górskich szczytach. Poszkodowana została jedna osoba, która oberwała gazem pieprzowym i została przetransportowana helikopterem do szpitala. Całe zajście miało miejsce w kolejce utworzonej z osób oczekujących na swoją kolej, żeby wejść na szczyt. Jednak nie wiadomo, czy powodem kłótni obu panów była tutaj irytacja kolejką, czy coś więcej, bo poszkodowany odmówił składania zeznań. Najwyraźniej to, co działo się na Giewoncie, zostaje na Giewoncie.
Składania zeznań nie odmówił za to 36-latek z Tczewa, który zaproponował policjantom, i tutaj cytat, krechę, jakiej nigdy w życiu nie widzieli. Byli oni nieumundurowani, także nie był świadomy, że rozmawia ze stróżami prawa. Trafił on na noc do aresztu i oprócz niedozwolonych substancji, mężczyzna miał przy sobie 18 par skarpet, które najprawdopodobniej pochodziły z kradzieży. Następnego dnia usłyszał on zarzuty posiadania nielegalnych substancji oraz skarpet i grozi mu do 3 lat więzienia. Jeżeli planujecie ślub i jesteście fanami McDonalda, to teraz możecie spełnić swoje marzenie i połączyć te dwie rzeczy. Bo McDonald's od teraz pozwala na zamówienie cateringu na wesela. Co takiego znajduje się w menu i cenniku? Za niecały 1000 zł możecie otrzymać 100 burgerów z kurczaka i 100 czteropaków nuggetsów dla swoich gości. Na tym się nie kończy, bo można też skorzystać z innych produktów przy zamówieniu minimum 200 sztuk. Jest tylko jeden malutki problem, bo póki co oferta ta dostępna jest tylko i wyłącznie w Indonezji. McDonald's wyjaśnił także, że jest to tylko i wyłącznie oferta cateringu, a nie organizacja wesela w jednej z ich restauracji. Chociaż i taka opcja istnieje, ale w Hongkongu. Ludzie złapani na drodze przez policję mają najróżniejsze, najczęściej nieskuteczne pomysły na wymiganie się od mandatu. W Colorado pewien mężczyzna przekroczył dozwoloną prędkość 30 mil na godzinę niemal dwukrotnie, za co został zatrzymany. Wysiadł on jednak od strony pasażera i twierdził, że to wcale nie on prowadził pojazd i był on tylko pasażerem. Podejrzliwi policjanci, zaglądając do środka, na miejscu kierowcy spostrzegli psa, z którym to mężczyzna zamienił się miejscami tuż przed opuszczeniem pojazdu. Mimo dość niecodziennej sytuacji, no bo w końcu jak często widuje się psy prowadzące samochód, mężczyzna utrzymywał, że tak właśnie było. Stwierdzono u niego jednak wyraźne oznaki upojenia alkoholowego, a kiedy zapytano go o spożycie alkoholu, zaczął uciekać. Jednak złapano go po aż 20-metrowej ucieczce. Po sprawdzeniu kartoteki okazało się, że miał on 2 aktywne nakazy aresztowania i zapewne stąd ten jakże błyskotliwy pomysł zamiany miejsc. Jednak jak dodała na końcu policja, psu na szczęście nie postawiono żadnych zarzutów i został wypuszczony tylko z małym ostrzeżeniem i oddano go jednemu ze znajomych mężczyzn. Tak też tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie newsów i do zobaczenia już niedługo w kolejnym, prawdopodobnie.